Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk, motoryzacyjnie, edukacyjnie. Dzisiaj taki krótki odcinek. Gdzieś jakiś widz zadał kiedyś pytanie: ile paliwa spala silnik na postoju, na luzie, jeżeli mamy odpalony silnik, siedzimy w samochodzie na przykład i mamy włączone ogrzewanie czy klimatyzację. Ogólnie silnik na postoju można powiedzieć, że spala w granicach od 0,5 do 1 litra, do 1,5 litra powiedzmy. Wszystko to zależy od pojemności, liczby cylindrów. Najczęściej w przypadku silników czterocylindrowych to spalanie przy silniku rozgrzanym, to oczywiście mówimy o silniku rozgrzanym, nie pracującym na ssaniu, bo to też trzeba odróżnić. To około 0,5 litra na godzinę. Jeżeli włączymy klimatyzację, to spalanie rośnie średnio o 0,2 do 0,4 litra z włączoną klimatyzacją. Także klimatyzacja też obciąża silnik oczywiście i podnosi spalanie. W przypadku większych silników sześciocylindrowych to spalanie już może wynosić powyżej 1 litra nawet na godzinę. 1 do 1,5 litra nawet w przypadku 6-8-cylindrowych silników. Także najmniejsze spalanie przy rozgrzanym silniku bez klimatyzacji to około 0,5 litra benzyny czy oleju napędowego na godzinę. Jeżeli włączymy klimatyzację, no to spalanie rośnie o 0,2 do 0,4 litra mniej więcej, w zależności od marki, modelu samochodu. I oczywiście od wskazań komputera też, bo one też są niedokładne. W większości, czy w jakiejś tam średniej ilości samochodów, powiedzmy. Także to było na tyle, taki krótki odcinek informacyjny, ile paliwa spala silnik na postoju. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Pozdrawiam.